Pod datą 9 października w kalendarzu liturgicznym dla Polski przypada wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka, który urodził się pomiędzy 1155 a 1160 rokiem w Karwowie pod Opatowem. Pierwsze nauki Wincenty pobierał w pobliskiej Stopnicy. Potem udał się do Krakowa, gdzie uczęszczał do szkoły katedralnej, w której wykładał biskup Mateusz Cholewa. Cieszył się przyjaźnią z księciem Kazimierzem Sprawiedliwym, który być może wspomógł go materialnie i umożliwił studia za granicą. Nie wiemy, na którym uniwersytecie Wincenty wówczas studiował. Nie było jednak jeszcze wtedy zbyt wielu uniwersytetów. Przypuszcza się, że miejscem jego nauki był Paryż albo Bolonia, albo obie te uczelnie. Wincenty należał więc do elity uczonych w Polsce. Mistrz Wincenty po powrocie do kraju pełnił funkcję notariusza, a potem kanclerza na dworze księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Zapewne zaraz po powrocie ze swoich studiów otrzymał święcenia kapłańskie. Mógł więc być także kapelanem książęcym. W tym czasie zapewne zaczął pisać swoją kronikę polską, największe dzieło swojego życia i literatury tamtych czasów. Wracając z zagranicy, prawdopodobnie przywiózł ze sobą relikwie świętego Floriana, męczennika. Mógłby na to wskazywać fakt szczególnego nabożeństwa Wincentego do świętego Floriana, który dotąd był w Polsce zupełnie nieznany. Po śmierci księcia Wincenty został prepozytem kolegiaty sandomierskiej. Korzystając z wolnego czasu, kontynuował pisanie kroniki. W 1207 roku umarł biskup krakowski Pełka. Na jego następcę został wybrany Wincenty. Papież Innocenty III bullą z 18 marca 1208 roku wybór ten zatwierdził. Wincenty jako biskup podpisywał się niegodny sługa Kościoła. Świadczy to, jak pojmował zadanie swojego urzędu. Należał do najżarliwszych zwolenników reformy, jakie wówczas w Polsce przeprowadził arcybiskup Henryk Kietlicz. Wprowadzenie celibatu, uniezależnienie Kościoła od władzy świeckiej. Dla poparcia reform, inspirowanych przez Stolicę Apostolską, Wincenty brał udział w licznych synodach lokalnych. Wincenty jako biskup krakowski wspierał również fundacje zakonne, bożogrobców i cysterców. Wśród jego osiągnięć warto wymienić zreformowanie kapituł prowincjalnych, konsekrację bazyliki w Krakowie pod wezwaniem świętego Floriana oraz osobisty udział w Soborze Laterańskim IV, który miał charakter wybitnie reformatorski. Na tym właśnie soborze wprowadzono obowiązek spowiedzi i komunii wielkanocnej. Obostrzono przepisy odnośnie małżeństwa, by nie dopuszczać do konkubinatów. Obostrzono przepisy dotyczące karności kościelnej, zwłaszcza celibatu duchownych, i ogłoszono nową krucjatę na rok 1217. Po powrocie do kraju Wincenty energicznie wprowadzał w swojej diecezji uchwalone na soborze ustawy. Niewykluczone, że z polecenia księcia Leszka Białego pośredniczył także w wysłaniu na dwór węgierski księżniczki błogosławionej Salomei. Wincenty miał także zasługi w podniesieniu poziomu szkoły katedralnej, którą kiedyś sam prowadził. Szerzył kult świętego Floriana i świętego Stanisława biskupa. Cześć do Najświętszego Sakramentu miał podkreślić przez wprowadzenie tzw. wiecznej lampki przed tabernakulum. Po 10 latach pasterzowania diecezji krakowskiej, za pozwoleniem papieża Honoriusza III w 1218 roku Wincenty zrzekł się urzędu. Czuł, że spełnił zadanie swojego życia i postanowił wstąpić do klasztoru. Wybrał sobie opactwo cysterców w Jędrzejowie, przy kościele, który sam konsekrował. Zgodnie z zasadą ascetyczną Bogu wszystko, sobie nic, pozostawił swój majątek rodowy, bogactwo i splendor urzędu biskupiego, sławę, jaką cieszył się na dworze księcia krakowskiego i, jak podaje tradycja, boso i pieszo jako pokutnik, udał się do klasztoru. Wincenty przeżył tam ostatnie 5 lat swojego życia. Mimo, że liczył wtedy około 70 lat, jako zwyczajny mnich spełniał wszystkie obowiązki surowej reguły.
wstawał o północy na dwugodzinne pacierze, uczestniczył 7 razy każdego dnia we wspólnych modlitwach, zachowywał posty. Zasadą cysterskich pokutników było skąpe pożywienie, zgrzebny strój i krótki sen. W wolnych chwilach kończył pisać kronikę polską. Wincenty Kadłubek jest pierwszym historykiem polskim. Jego historia ma formę dialogu. Jest pisana pięknym językiem łacińskim. Zasługą Wincentego jest to, że zebrał w niej wszystkie podania i mity o początkach Polski. Wincenty zmarł w Jędrzejowie 8 marca 1223 roku i został pochowany w prezbiterium klasztornego kościoła, co może świadczyć o tym, że zmarł w opinii świętości. Publiczny kult biskupa mnicha nie rozwinął się od razu. Jego grób nawiedzali Konrad Mazowiecki, król Kazimierz Wielki, król Kazimierz Jagiellończyk wraz ze swoją matką królową Zofią i Jan Długosz, który w swoich dziejach wydał mu najpiękniejsze świadectwo. Z lat 1583-1640 Szymon Starowski na podstawie ksiąg klasztornych przytacza ponad 150 wypadków cudownych przypisywanych Wincentemu, wśród nich także nawet wskrzeszenia umarłych. 26 kwietnia 1633 roku dokonano otwarcia grobu Wincentego. Ciało znaleziono prawie nienaruszone, co przyczyniło się do rozbudzenia jego czci. 19 sierpnia tegoż roku ciało umieszczono w mauzoleum, specjalnie do tego celu zbudowanym. Odtąd kult Wincentego stał się bardzo żywy. W roku 1683 papież błogosławiony Innocenty XI uznał ołtarz Wincentego za uprzywilejowany, to znaczy obdarzony przywilejem odpustu. 13 listopada 1634 roku Synod Krajowy pod przewodnictwem prymasa Jana Wężyka wniósł do Stolicy Apostolskiej urzędową prośbę o kanonizację Wincentego Kadłubka. W roku 1764 Kongregacja Obrzędów zatwierdziła kult, a papież Klemens XIII podpisał odpowiednią bullę, co równało się formule beatyfikacyjnej. Błogosławiony Wincenty Kadłubek jest patronem archidiecezji warmińskiej oraz diecezji kaliskiej i sandomierskiej. Módlmy się. Boże, Ty okryłeś chwałą pokory błogosławionego Wincentego, biskupa, który porzucił zaszczyty świata. Spraw, abyśmy naśladując tak wielką cnotę, zasłużyli na udział w życiu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie eleison.